Witam Was. Za Waszą namową rozebrałem tą moją turbinę wiatrową, tą co pamiętacie. Znaczy się ściągłem z niej tylko panele. Będzie troszkę inaczej. Właśnie Wy mi zasugerowaliście, żeby po prostu panele były osobno i turbinka była osobno. Tak więc zrobiłem. Dałem je tutaj na daszek i te panele będą podciągnięte pod oddzielną instalację do zasilania kamer i takich innych drobnych rzeczy. Typu pompka wodna na 12 V i tak dalej. Ale planuję zrobić jeszcze jednego takiego trackerka, bo jednak taki trackerek daje dużo roboty. Jest ręcznie obracany, ale jeszcze taki jeden postawię, bo naprawdę dobre uzyski daje. Ze wschodniej i zachodniej strony. Tutaj te na dachu pozostaną bez zmian. Także te wichury wytrzymało, nic się nie podziało. Pokażę Wam na dole, jakie zmiany będę tam robił. Tu ewentualnie dołożę jeszcze jednego 160. Ale tak na tych ekierkach się to trzyma w miarę. Nic się nie po prostu nie obluzowało nawet. Tutaj ten mój kaloryfer solarny też tak samo, nic przez wiatry nie został uszkodzony. Także będę robił następny. Trochę są zacienione, dużo prądu nie dadzą, no ale zawsze coś, żeby podładować dwa akumulatory takie, z których jak wspominałem będzie zasilanie do kamer i takich innych rzeczy. Pod każdym z tych paneli dałem osobno regulator, bo on już ma wyjście na USB i można podłączyć kamerę, nie potrzeba kombinować już z przetwarzaniem tego prądu. I dwa akumulatory podłączone równolegle. 12 V to wszystko daje. I tutaj dostałem od kolegi jeszcze takie dwa małe akumulatorki. Muszę je posprawdzać, jak czy są dobre, czy nie, i coś z nich też wykombinuję. Ten jeden jest 12 V, a ten tutaj jest 6 V. Pewno ten jeden mały 12 V jedną kamerę by pociągnął całą dobę. Ale zobaczę, to będę sobie testował i tak się bawił z tym trochę. Ale największe zmiany chcę zrobić też w środku. Mam do budynku pociągnięty już peszel, w którym idą kable, ale w środku mam troszkę bałagan. Bo ponad rok testowania tego i nic się po prostu z tym nie działo, także to teraz wszystko pójdzie ładnie w korytka ukryte. Przedtem tego nie maskowałem, bo to jeszcze to przekładałem, kombinowałem. Także teraz to już wszystko działa, kable się nie grzeją, czy się przewody i to wszystko ulokuję w korytkach. Tutaj z regulatorami pewno zmian nie będzie, pozostanę przy tych PWM-ach, bo są dobre. Przetwornica też zostanie taka, ale tutaj planuję zmiany. Te trzy to są nowe akumulatory, one zostaną, AGM-y. Ale tu pod spodem kiedyś kupiłem trzy używane i po prostu je chcę wymienić na nowe. Na pewno nie wyrzucę, tylko wykorzystam gdzieś do innego po prostu zasilania. Czym więcej banku energii, tym lepiej. Tak jak wiecie, domek jest całkowicie zasilany tylko z akumulatorów, a zimą jeszcze dodatkowo z agregatu. Także takie plany to są na wiosna, lato. Od listopada do połowy lutego trzeba było się wspomagać agregatem prądotwórczym. No bo już teraz pogoda nam sprzyja. Także pozdrawiam wszystkich, dzięki za uwagę. Wszystkim życzę słoneczka. I trzymajcie się, do następnego. Własny prąd jest mieć dobrze, tym bardziej w tych teraz czasach.